tego król i uczciwy Stefan. Niech to powiedzieć jedną rzecz. Wszystko to, co pani Jan nam mówi na ten temat. Chociaż, aż nie chcę tak się dowalać. Ale nie jestem w stanie nie podpisać się tego. Gdybym, nawet powinienem jeszcze polecieć dalej, ale ma być kabaretor, prawda? Ma być kabaretor. Mamy się troszeczkę pośmiać tego, co zrobiłeś, bo wyjątkowo przedstawiłeś siebie jako klauna narcyza. Jako klauna narcyza, chłopie. Jakbyś ty to przesłuchał, to, co ty w ogóle powiedziałeś wcześniej i dzisiaj, to jest naprawdę zbiór zaprzeczeń. Ty jesteś lepszy od Sendeckiego. Ty jesteś lepszy od Sendeckiego. Jestem, a jeszcze jedna rzecz, pani Janno, przepraszam na nocie. Pani Janno. Tak. Pani Janno. Pani Janno, tu jest bardzo ważny wątek, który muszę poruszyć, a ciągle nie ucieka. Mianowicie, to co pani Janna powiedziała, za kogo ty się bijesz? Jeżeli pewne rzeczy są marginalne, te, które są najważniejsze, bo są najważniejsze, natomiast twoje, tak zwane pokoju i dobrobytu, są istotne ponad wszystko. Nie, tym twój wykonana jest najbardziej istotna. Ludzie poszli za tym dobrze, tylko wytłumacz ludziom. Jak ty to widzisz? Bo ja do tej pory tego nie rozumiem. Znaczy, rozumiem już teraz, inaczej to wyjaśnię. Miałem wrażenie, że jest to jakiś twój myk wewnętrzny, który chcesz wykorzystać w pewnym momencie. Teraz wiem, że nie, bo rozmawiałem z tobą wczoraj i wyjątkowo dobrze sprecyzowałeś swoje stanowisko. Ty chcesz iść ze wszystkim pod rękę. To ja się pytam, a w zasadzie się pytam ludzi. To przeciwko komu? Czyli system ma iść przeciwko systemowi w tym momencie? No bo jeżeli każdy, to jak ty uważasz? Kto będzie pierwszy? Czy system? Najchętniej się to odpowiedzi. Tak. A wie dlaczego? Bo system im na to nakręcił. I ty sądzisz, że z tymi ludźmi jesteś w stanie coś zrobić? Tak, jesteś w stanie coś zrobić. Wejście, tak jak chodzi, kupić czy kompletować. To jesteś w stanie zrobić. Nic poza tym. Bo jeżeli cokolwiek od strony politycznej chce się zrobić, to to ma być. To mają być osoby nieskazitelne, czy ty na krzyżu jego myśli nowoczesnego Polaka? Przeczytałeś chociaż raz to, co jest tam napisane? Że nie każdemu rękę się podaje? I w jaki sposób należy załatwiać sprawy polskie ze wszystkimi? Ze wszystkimi to wiesz, co można zrobić? Skoczyć do szampa, do wszystkich. I nie oczekiwać na poprawę i dobrobyt i pokój. Tylko na jeszcze większą gminę, rozumiesz? Bo żeby zrobić porządek, trzeba oczyścić drogę gówna. Albo jak bydła, jak bydła. Albo jak bydła, jak bydła. Nie zacytuję ci. Kilka razy po prostu, bo uczyniłeś sam siebie czuwa totalnego czuwania.
Macieju, nie zacytuję ci Tuwima, bo nie posługuję się tego typu ludzi, ale zacytuję ci tam bardzo dobrą aktorkę, która nie żyje, Szafrańska. Niech mnie pocałuje w dupę. Tak, do ciebie to. Niech mnie pocałuje w dupę. Jeszcze raz powtórzę. Niech mnie pocałuje w dupę. Tylko na to zasługuje, żeby ci to powiedzieć. Tylko na to zasługujesz. Po tym, co zrobiłeś, dałem ci szansę jako ojciec albo brat. I tak ci to powiedziałem w rozmowie. Żebyś się zastanowił nad tym, byś nie kłamał. Przed sobą gówna, a ty położyłeś jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Nie wykorzystałeś tej możliwości. Przyjacielskiej wtedy. Dzisiaj jest pozamiatane, ale u ciebie. U siebie jest pozamiatane. I zobaczysz, jak te nóżki tego tronu Nerona będą ci się skracać. Przekonać się, że przyjdzie moment, że ta twoja buta i to chamstwo, bo jeszcze raz powtarzam, na księdzu, że ci się tak popchnął po pierwsze, że mnie autentycznie szczęka upadła, że jesteś do tego zdolny. Mimo, że rozmawiałem z tobą, mimo, że zrobiłem program wcześniejszy, tym samym chciałem się uchronić przed samym sobą. Nie wykorzystałeś. I bardzo dobrze, z jednej strony. Dlatego, że fałszu, paniactwa, cynizmu, bufonerii się nie zamiotuje pod tym. To zawsze będzie. No, od siebie to wyjątkowo wychodzi. Ale myślałem, że do tej pory cynizm i bufonerii. Tym jeszcze można było to je poradzić. Ale mam też. Manipulacja, paniactwo, to nie przyjdzie. Tu sobie i tu nie ma możliwości tego przyjmować, bo to są fakty, mój drogi. Nie przemyślałem sobie chłopczyków krótkich słowem. Tyle ci powiem. Nie dość, że jesteś buszanowaty, to jesteś tchórzem. Bo się pod tchórzem składa podczas rozmowy. I jeszcze z osobą, która ci w tym momencie nie była drogą, próbowała cię wyciągnąć w górę. Niektórzy znaleźli. I u mnie zawsze piłka wróci. Przychodzi moment, niektórzy się już wysiedli. Ale to się wszystko. Największe pieniądze. Bo mi wydaje, że ja nie mam zamiaru utrzymywać kontaktu z ludźmi, którzy na to nie zasługują. A to, że jest coraz mniej. A to, że ja zostałem sam, panie Janie, to mi to wisi kalafiorem, Maciej. Kalafiorem mi to wisi. I wy przepraszam. Kyrie eleison.